Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Gość honorowy to najważniejsza osoba w danym momencie, na przykład na obiedzie, przyjęciu prywatnym czy oficjalnym. O tym, kto nim jest, decydują gospodarze. Gościem honorowym można być z powodu jakiegoś szczególnego wydarzenia, na przykład otrzymania prestiżowej nagrody lub narodzin dziecka. Jeśli na przyjęciu ma być gość honorowy, to początek przyjęcia wyznacza jego przybycie, a zakończenie – opuszczenie przez niego przyjęcia. Miejsce dla gościa honorowego jest określone dla każdego układu stołów. Punkt centralny w układzie stołów w kształcie litery T znajduje się pośrodku przy stołach u szczytu litery. Na przyjęciach, gdzie stoły są ustawione w kształcie litery L, goście honorowi siedzą pośrodku długiego ramienia. Punkt centralny w układzie czterech stołów w kształcie litery E znajduje się w środkowej części długiego stołu. Stoły tworzące blok, czyli tzw. obieg zamknięty, wyznaczają punkt centralny przy jednym z dłuższych boków. Centralne miejsce w układzie trzech stołów w kształcie litery U to podstawa litery. Jeżeli układ jest stworzony ze stolików okrągłych, na przykład w kształcie litery L, to w takim wypadku gość honorowy siedzi przy stole głównym, który może być większy lub być innego kształtu. Przy wyznaczaniu miejsc honorowych i rozsadzaniu gości przy stole obowiązują zasady precedencji. Mężczyzna, który jest gościem honorowym, powinien siedzieć po prawej stronie gospodyni, a jego małżonka po prawej stronie gospodarza. Małżonkowie pełniący rolę gospodarzy powinni siedzieć naprzeciwko siebie przy krótszych bokach stołu. Jeśli gospodarzem jest jedna osoba, wówczas gość honorowy powinien zasiadać naprzeciwko niego. Ogólne zasady usadowienia gości przy stole. Naprzemienne usadzanie kobiet i mężczyzn, zasada alternacji. Rozsadzanie małżeństw naprzeciw siebie. Narzeczeni siedzą zawsze razem. Osoby nieznające się lub mało się znające powinny siedzieć obok siebie. Osoby małomówne dobrze jest usadzić z gadułami. Nie sadza się obok siebie osób skłóconych, nielubiących się. Usadzanie gości według stopnia ważności. Hierarchia przy stole jest następująca. Starsi przed młodszymi. Goście zagraniczni przed rodakami. Pracownicy z innych firm przed własnymi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.